nie saćcie mięty bez donicy. Zawsze w donicy, bo inaczej takie wielkie pejsy wam porosną. Ciężko będzie je wyplewić. Ja muszę teraz wplewić to wszystko. Zobaczcie, ile mięty wyrzuciłam. Takie wielkie pejsy, widzicie? Normalnie baty. Baty wielkie pod ziemią. Pędy rozrastają się. Przygotowałam sobie tu kawałek ziemi. Tam dalej. I tu. I zobaczcie, co kupiłam. Tu. Lolunia, co kupiliśmy? Loluzia? Co kupiliśmy, Lolunia? Co? Cebuleczki kupiliśmy, tak? Lolunia jest wstydliwa, tak. Lolusia, wstydliwa jesteś dziewczynka. Tak, ona się wstydzi, kamy. Kupiliśmy tulipany, piękne czosnki, różnego rodzaju, różne tulipany i dzisiaj sadzę tulipany. Prawda, Lolunia? Tak? Jaka wstydliwa, nie? No jak widzicie, moi drodzy, wykopałam tą trawę, bo ogólnie tak strasznie schnie tutaj. No wygląda słabo ogólnie, więc chcę ją porozdzielać i posadzić w nowe miejsce, bo tutaj ją słońce pali. Teraz jest idealny czas na to, żeby właśnie rozdzielać, sadzić, przesadzać i rozmnażać, więc ja dzisiaj cały dzień tak działam, przesadzam, rozmnażam i dzielę, bo jest piękna. Złota polska jesień, więc ciao. Widzicie, z takiej wielkiej karpy, która już jest stara i mi ma obumarłe sadzonki trawy w środku, porobiłam takie mniejsze sadzonki. Wtedy one naprawdę są odmłodzone i będą lepiej rosły. I takie sadzonki, słuchajcie, są super, bo one się wtedy rozkrzewiają, zdrowe rosną i będą piękną, nową trawą. Przede wszystkim dużo więcej.
No witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. No i zobaczcie, co sobie zabetonowałam, jakieś brzozowe patyki. No nie mogę sama z siebie, mówię, nie, no nie wymyślę nic na tych patykach. Tak po prostu odruchowo wzięłam, wrzuciłam w miskę i tak myślę i wpłynęło mi takie zamówienie. Coś takiego tradycyjnego na podwójny duży pomnik z gałęziami, ale w stonowanej kolorystyce, więc tak się zastanawiam, może te patyki bym wykorzystała, co tu z nich zrobić, i tak sobie pomyślałam, stonowana kolorystyka, widzicie to? Piękna czerwień i piękne, cudowne chryzantemy bordowe. Tak sobie właśnie pomyślałam, jakby te chryzantemy na pierwszym planie, a reszta gdzieś się posypała na tych patykach. Czemu nie? Więc zrobię dzisiaj coś takiego. Zobaczymy, czy klientka będzie zadowolona. Więc ja działam. Zapraszam do oglądania. Na początek oczywiście robię sobie tutaj maskaradę z liści od dołu, żeby tej donicy nie było widać. No i gdzieś delikatnie tylko, nie chcę tych gałęzi dużo zakrywać. Więc najpierw liście i wypełniacze, a później kwiaty. Więc działam. Teraz zaczynam od najważniejszych chryzantem.
Widzicie to? Widzicie to? Ja uważam, że jest super. Bardzo fajnie wyeksplodowane te patyki i brzozy. Piękne trzy chryzantemy, które tutaj grają pierwsze skrzypce. Oczywiście zaraz zrobię zbliżenie, ale to jeszcze nie wszystko. Do tego robię bukiet, więc zostańcie i jeszcze robimy bukiet. Już sobie patyki wmontowałam, tylko sobie je wkleję porządnie. Ok. I takie same kwiatki wrzucam do wazonu, tylko troszkę mniej. No i zobaczcie, moi kochani, i tak jest teraz wazon. Oczywiście idę robić zbliżenie, bo nie zobaczycie tak, jak ten komplet wygląda w całości. Jest naprawdę bardzo okazały, a jednocześnie bardzo prosty i elegancki. Jest naprawdę elegancja i prostota. Więc ja uważam, że jest naprawdę nieprzepełniony. Jest właśnie tak delikatnie te kwiaty rzucone pomiędzy tymi chryzantemami, a one jak trzy królowe na tych gałęziach dominują. I tak samo to w bukiecie. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i oczywiście za subskrypcję. I widzimy się w kolejnej realizacji. Możecie oczywiście zamawiać kompozycje z dodatkami żywymi do 10 października. Żywe dodatki plus sztuczne. Bo całe sztuczne już do pierwszego przyjmowałam, a teraz przyjmuję z żywymi elementami, z suszonymi elementami sztuczne. Więc do 10 października możecie również takie rzeczy zamawiać. Do zobaczenia. Pa!